Witaj mój drogi widzu, ja jestem Daniel, dla tych, którzy mnie pierwszy raz oglądają, a dzisiaj taki dość typowo śmieszny temat, ale bardzo zadziwiający i jest to niestety prawdą, ponieważ mój kolega ostatnio się pochwalił taką oto sytuacją, że teraz, aby pobzykać się w Szwecji, żeby nie później nie było problemów z prawem, musimy ściągnąć aplikację, ponieważ w Szwecji wszystko musi być przez aplikację. Teraz seks również. Więc nie wiem, może sobie to wytłumaczyć, że to może być taki element gry wstępnej. Ej, zaakceptujmy się w apce i możemy się brać do roboty. Nie, no masakra, ale zaczynając od samego początku. Kiedy już wydawało się, że zmiany w prawie związane z RODO doprowadziły do wszystkich możliwych zmian i dziwnie już nie będzie, na scenę wkracza Amnesty International. Kiedyś słyszałem o tej organizacji w Polsce, ale myślałem, że to nie jest jakaś taka bardzo wpływowa organizacja, ale jednak ze swoją nową kampanią wkroczyła w rynek i Szwedzi w celu odbycia stosunku bez groźby posądzenia o gwałt na wszelki wypadek zaczęli pobierać aplikacja jako uzupełnienie, tak jak wspomniałem, gry wstępnej. Akcja w zamierzeniu przygotowania została w dobrej intencji, ale jak to z przesadą bywa i jak to w Szwecji jest, w praktyce spowodowało zmiany w szwedzkim prawie, które wnoszą nową jakość relacji międzyludzkich, wprowadzając biurokrację nawet do sfery intymnej, do seksu. Przy okazji zmiany te są największym lobbingiem na pobranie prywatnej aplikacji na urządzenie mobilne. Kampania zmienia definicję gwałtu, rozciągając ją na wiele typowych zachowań seksualnych, których do tej pory na gwałt nie uznawano. Jakkolwiek groteskowo to brzmi, według Amnesty International, nawet sytuacja, w której kobieta rozbiera się sama w celu odbycia stosunku, to za mało, by powiedzieć, że doszło do seksu za jej zgodą. Choć Amnesty International twierdzi, że nie trzeba podpisywać umowy przed seksem, w Szwecji, w której zawsze wszystko jest na opak, zmieniono prawo zgodnie z propozycją Amnesty International. Skołowani ludzie zaczęli ściągać aplikacje na telefony i wyrażają zgodę na seks w apce. W trakcie jednej z rozpraw o gwałt szwedzki adwokat przyznał, że przy takich nowych szwedzkich przepisach trzeba podpisywać pisemną zgodę, aby uniknąć skazania. Amnesty International przyznaje wprost, że wprowadzenie ich pomysłu w życie w poszczególnych krajach skutkuje ściąganiem przez ludzi jej aplikacji do wyrażenia zgody na seks. Jednocześnie przyznaje, że nie ma powodu na to, że nowe prawo pomaga ofiarom przemocy seksualnej. Mało tego, samo nie uznaje znaczenia zgody na seks w aplikacji za chroniące przed skazaniem za gwałt. Więc można sobie zadać pytanie, to po co to wszystko? Niestety, jak wiadomo, w Szwecji problem z gwałtem jest, jednak wynika on przede wszystkim z różnic kulturowych między rdzennymi mieszkańcami a imigrantami, więc sprawa jest poważna, jednak w imię poprawności politycznej w szwedzkich głównych mediach i w żadnym momencie kampanii o tym nie słyszymy. Oczywiście wszystko jest zamiatane pod szufladkę, jak to w Szwecji. Czy w imię wybielania problemów, tak zwanych różnic kulturowych, nie robi się z normalnych ludzi wariatów? No chyba raczej tak. W każdym razie romantycznie to już było, teraz musi być formalnie. Więc jeżeli poznasz jakąś osobę, która ci się spodoba i masz ochotę na jakieś figle, więc pobierz sobie apkę, aby uniknąć w przyszłości problemów. A wiem, że taka apka w Sztokholmie funkcjonuje, ponieważ właśnie w ten weekend rozmawiałem z moim młodszym kolegą Szwedem i właśnie chwalił mi się tą apką i pokazywał mi te tak zwane akceptacje odbytego stosunku i
On się tym zachwycał, że jakie to propozycje dostawał i ile czasu mu to zajmowało. A ja nie dowierzałem na to, co patrzę, że nawet na tak sferę intymną w Szwecji potrzebna jest formalność, bo oczywiście już o romantyzmie możemy zapomnieć. No więc mam nadzieję, że zaskoczyłem cię taką informacją, że coś takiego funkcjonuje w Szwecji. I również chciałbym ci przypomnieć, aby zostawić łapkę w górę, wcisnąć ten czerwony guziczek subskrypcję i wcisnąć sobie dzwoneczek, aby kolejny nowy odcinek cię nie ominął. A na tę chwilę dzięki wielkie za oglądanie, za spędzenie ze mną czasu. Siemanko, cześć!